Miniony weekend przebiegł w sportowej atmosferze. W piątkowe popołudnie nasza kamera uczestniczyła w quizie wiedzy piłkarskiej. Była to już piąta edycja. W eliminacjach, które rozegrano 1 czerwca, wystartowało 26 zawodników. Do ścisłego finału awansowało 7 najlepszych. Konkurs finałowy podzielono na 2 etapy. W pierwszym każdy z zawodników odpowiadał na 7 pytań. Do kolejnej rundy awans uzyskało 3 najlepszych odpowiadających. I tak ostatecznie zwycięzcą quizu został Oskar Lipski. Zainteresowanie już jest od dziecka, praktycznie gdzieś od 6-7 roku życia i cały czas, każdy mundial, każde mistrzostwa Europy, czy też piłka klubowa w trakcie sezonu, wszystko się śledzi i po prostu to jest taka pasja, to jest życie. No ciężko by sobie było wyobrazić dzień bez piłki. Mogę powiedzieć, że 3 lata temu troszkę mi te pytania nie pomogły, tak myślę, że w tym roku troszeczkę sprzyjały, udało się trafiać na nieco łatwiejsze, można powiedzieć względem tego, co 3 lata temu, ale ogólnie no jednak trzeba się było wykazać naprawdę dosyć dużą wiedzą. W sobotę, idąc przez park, można było zauważyć, że łańcuckie korty tenisowe są przepełnione. A to dlatego, że odbywał się turniej w ramach Polskiej Ligi Tenisa. Jest to turniej Polskiej Ligi Tenisa, czyli takiej ogólnopolskiej rozgrywki. I staramy się tutaj zorganizować to dla jak największej liczby osób. Udało nam się zebrać 32 uczestników. Działamy w 3 kategoriach. Jest to pierwsza liga, druga liga i kategoria plus 45. Już nieraz byłem tutaj na tych czortach i według mnie przeważnie tutaj jest bardzo dobry poziom. W drugiej lidze zwycięstwo odniósł Marcin Pokrzywnicki w finale, wygrywając z Mateuszem Łachem. Kategorię 45+ wygrał Radek Pielecha, wygrywając z Krzysztofem Grabowym. W trakcie, gdzie na kortach swoje umiejętności prezentowali tenisiści, na krytej pływalni odbywały się otwarte mistrzostwa łańcuta w pływaniu o puchar dyrektora MOSiR-u. Zawody przeprowadzono w różnych kategoriach wiekowych i stylach, dowolnym, klasycznym, grzbietowym oraz motylkowym. Wśród startujących znalazły się Amelia i Monika. 4 złota tutaj, to były z kategorii 25 metrów motylkowym, 50 metrów dowolnym, 50 metrów też grzbietowym i 50 klasycznym. Jest też puchar? Tak, najlepszej zawodniczki, pierwszy mój. Jak miałam 4 lata, to wtedy zaczęłam chodzić na pierwsze indywidualne lekcje spływania właśnie. A tak to teraz trenuję w Rzeszowie. Ja jestem bardzo zadowolona i dobrze mi poszło, bardzo dobra. Co udało się zdobyć? Jakie medale? 2 brązowe i 1 srebrny. To był z rocznikiem starszym startowałam, więc no było ciężko.